Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Mówiąc o znaku Jonasza, Chrystus skłania Żydów, aby wsłuchali się w jego częste nawoływanie do pokuty. Oczekiwanie na cud jest próbą pójścia na skróty w uznaniu prawdziwości nauki Jezusowej. Poznanie prawdy, która wyzwala, czyli zbawia, dokonuje się na drodze pokuty i nawrócenia. Zobaczmy, kiedy my się wewnętrznie zmieniamy, kiedy nasze serce staje się czyste, my zaczynamy rozumieć, co mówi Bóg. My zaczynamy głębiej odczytywać Słowo Boże. Ono nas nie męczy, ono nas nie nuży. My czujemy przyciąganie, aby częściej otwierać Słowo Boże i je rozważać. Dlaczego? Dlatego, że dokonuje się w naszym sercu radykalny zwrot w stronę Pana Boga. Znak Jonasza to nic innego jak świadectwo o Chrystusowym zmartwychwstaniu. Pokuta i wewnętrzna przemiana człowieka otwiera serce na przyjęcie światła rozjaśniającego to, co mówi Jezus. Tam, gdzie jest pokuta, tam człowiek otrzymuje światło Boże do rozumienia Boga. Ale równocześnie otrzymuje siłę do zrealizowania tego, co zrozumiał. Bo to, co zaczynamy rozumieć ze Słowa Bożego, staje się naszym powołaniem, staje się naszą misją, staje się posłaniem ze strony Boga. Rozumiemy słowa Pana nie tylko umysłem, ale i przemienionym sercem. My umysłem nie rozumiemy, kiedy serce jest nieprzemienione. I domaganie się znaku było dążeniem do poznania prawdy według ludzkiego planu. Oni sobie, faryzeusze, tak zaplanowali. Tymczasem Jezus przyszedł na ziemię, aby wypełnić plan zbawienia, plan Ojca, który jest w niebie. Nie zamierza tego porządku zmieniać. Znak, który On by uczynił, nic faryzeuszom nie powie, na nic nie wskaże, jeśli oni nie uwierzą Jego słowu. Początek wiary, początek rozumienia Boga przychodzi przez uwierzenie Słowu. Spodziewanie się czegoś więcej od Jezusa niż słowa było wystawianiem Pana na próbę. Okazuje się jednak, że propozycja drogi pokuty i nawrócenia stała się znakiem sprawdzającym zamiary Żydów wobec nauczyciela z Nazaretu. Jako ludzie przewrotni nie przychodzili do Niego po to, aby poznać prawdę, uczyć się jej, kontemplować jej piękno, uznać moc oddziaływania w sercach. Oni szukali wszelkich możliwych sposobów, aby Jezus w realizacji swojej misji poruszał się według ich planów. I to była ich tragedia, to był ich dramat. Dramat, w którym uczestniczył cały naród izraelski. Jezus jest
kimś więcej niż Salomon, kimś więcej niż Jonasz. Faryzeusze są tym przewrotnym plemieniem, które lekceważy, a nawet okazuje pogardę temu, który jest słowem Ojca. My też dobrze, kiedy sobie uświadomimy, że znaki są dla człowieka, który uwierzył Słowu. Wielu katolików, wielu chrześcijan jest bardzo otwartych na znaki nadzwyczajne, na cuda. Natomiast słuchanie Słowa Bożego, rozważanie staje się rzeczywistością jakąś trudną, odsuwaną na plan dalszy. Takim pierwszym cudem, który daje nam Jezus, to jest właśnie Jego Słowo. A czym jest Słowo? Należałoby powiedzieć, kim? To jest On, który się objawia. On się objawia. Objawia Ojca właśnie w tym Słowie. Znaki potwierdzają przyjęte Słowo. Przyjęcie Słowa jest aktem wiary człowieka. To jest znak, że Bóg działa we mnie, a ja pozwalam się prowadzić Jego Słowu. Znakiem podstawowym w naszej wierze w Jezusa są sakramenty święte, a wśród nich szczególne miejsce zajmuje Słowo Boże i Eucharystia. Takie dwa stoły, które są dla nas przygotowane, abyśmy nie byli głodni, byśmy nie ustali w drodze. Jak my odczytujemy te znaki? Dlaczego żaden znak nie będzie faryzeuszom i uczonym w piśmie dany? Ponieważ już widzieli znaki, które Jezus czynił, a nie uwierzyli w Niego. Do nich odnoszą się słowa: macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Okazuje się, że można patrzeć na czyny Jezusa i nie poznać Boga. Można słuchać tego, co mówi, a nie chcieć tego przyjąć. Oczekiwanie na znak wskazuje na to, że człowiek nie zdąża w tym samym kierunku, w którym podąża Jezus. Jakie znaki przemawiają do mnie w mojej chrześcijańskiej, katolickiej wierze? Czy Słowo Boże i Eucharystia, czy sakramenty święte, wśród nich szczególnie sakrament pokuty, są tymi znakami, które objawiają mi wolę mojego Pana?